kochane, więc dzisiaj przychodzę do Was z Wednesday z Adamsów na Halloween. Jak widać, jest to bardzo, bardzo szybki look. Chciałam po prostu pokazać Wam, jak można na szybciutko, byle jak, pomalować się na Halloween i wyglądać po prostu jak ktoś, kogo każdy prawdopodobnie rozpozna. I tak samo ubranie ogólnie jest bardzo łatwe. Wystarczy jakaś czarna bluzeczka z białym kołnierzykiem. Ja mam na ramionczkach zwykłą bluzkę i na to nałożyłam sukienkę czarną z krótkim rękawkiem. Także naprawdę to jest bardzo szybki look i bardzo go polecam, jeżeli nie macie czasu i albo pomysłu, albo po prostu spontanicznie jedziecie na jakąś halloweenową imprezę. Jedyną rzecz, zanim zaczniecie oglądać, to chciałam Wam powiedzieć, że to, co robię w filmiku, czyli nakładam sobie zwykłą, białą, najtańszą farbkę na twarz, bardzo odradzam. Jeżeli chcecie, jeżeli idziecie na imprezę jakąś długą i chcecie mieć ten look troszeczkę bardziej trwały, możecie to sobie po prostu poprawić pudrem z Essence Compact Powder. Ja właśnie tak zrobiłam. Ale jeżeli już możecie sobie zainwestować w coś innego, to bardzo bym właśnie odradzała zwykłych białych farbek, bo po prostu zostają plamy na twarzy. Na szczęście uratowałam tym pudrem, ale nie wygląda to tak, jakbym chciała. Także chciałam Wam to po prostu odradzić, zanim zaczniecie oglądać. No i tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i do zobaczenia w kolejnych. Na początku zaczynam makijaż od nawilżenia ust. Następnie wyciągam gąbeczki, takie najtańsze, najzwyklejsze z Primarka. Namaczam je w wodzie i nakładam białą farbę na całą twarz i szyję. Tak jak mówiłam wcześniej, nie polecam tej metody. Następnie gąbeczką nakładam puder matujący z Essence, tak aby po prostu ten makijaż lepiej troszeczkę wyglądał. Starałam się to trochę uratować. Używając czarnej kredki do brwi z Essence, konturuję sobie brwi tak po prostu, aby wyglądały naturalnie. No i sprawiam, że są po prostu troszeczkę grubsze od moich naturalnych. Brwi wypełniam zestawem z Collection, użyłam tego takiego ciemnego brązu i pędzelka z Essence. Następnie używam szarego cienia z paletki Number 7 na dolną linię rzęs. Następnie rozcieram cień w kącikach zewnętrznych oka, tak aby wyglądały troszeczkę bardziej na sinę. Następnie mój ulubiony tusz do rzęs Max Factor False Lash Effect. Kolejny raz nawilżam usta i nakładam puder matujący z Essence. Jak już mówiłam, ten makijaż jest dość łatwy, dlatego chciałam zmniejszyć jak najbardziej ilość produktów, więc używam znowu szarego cienia, tego samego z paletki Number 7 i nakładam go pędzelkiem na całe usta, tak aby wyglądały na sinę. Ogólnie moim zdaniem czarna szminka byłaby zbyt mocna. Moim zdaniem Wendy ma bardzo naturalny makijaż, ona praktycznie w ogóle nie ma chyba makijażu, ma po prostu białą twarz, nawet nie widać żadnego tuszu na rzęsach, więc i tak czy siak ten makijaż jest mocniejszy niż powinien być, ale wiadomo, to jest Halloween, można się troszeczkę bardziej pobawić. Ja ogólnie mam czarne włosy, więc jeżeli chodzi o fryzurę, nie miałam dużych problemów. Wystarczyło zrobić dwa warkoczyki z dużym przedziałkiem na środku głowy. Jeżeli nie macie czarnych włosów, to albo perukę możecie użyć, też fajnie to może wyglądać. A jeżeli wolicie bardziej naturalny look, to wystarczy jakiś czarny spray zmywalny do włosów i będzie dobrze. Wendy ma troszeczkę uniesione dwie strony tak jakby włosów, więc ja użyłam do tego prostownicy, bo moje włosy są troszeczkę bardziej oklapnięte i nic innego po prostu na nie nie działało. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wygląd Wendy w moim wydaniu się Wam podoba i oczywiście wesołego Halloween. Zapraszam Was na Instagrama, na Snapchata standardowo, tam zawsze jestem i ogólnie zrobiłam teraz tak, że będę Wam dawać znać właśnie na Snapchacie i na Instagramie, co nagrywam
No i o kiedy się pokaże na kanale, tak żebyście po prostu wiedzieli, o której godzinie będzie dany filmik, bo ostatnio rzadko mam czas, żeby po prostu w jeden dzień nagrywać, także robię to po prostu kiedy mogę, kiedy mam na to czas, także no, często mówię tak, że no i do zobaczenia, pa pa. Chcę się tego zmywać, a muszę iść pranie ściągnąć do ogródka, a mamy płocik na tyle wysoki, że sąsiedzi będą mnie widzieć, także nie chcę, żeby się przestraszyli, no ale w końcu o to chodzi w Halloween, tak?